16 października. Dzień posępny, mglisty. Drobny deszczyk pada nieustannie. Cały zamek, jakby spowity we mgle, która unosi się od czasu do czasu, ukazując falistą równinę moczarów. Cienkie, srebrzyste pasemka strumyków spływających po zboczach wzgórz i odległe głazy lśniące wilgocią. Smutno i ponuro. W zamku i na świecie. Baronet w złym humorze po nocnych przejściach. Mnie samemu jakiś ciężar przytłacza serce i ogarnia mnie przeczucie grożącego nieustannie niebezpieczeństwa, tym straszniejsze, że nie wiem skąd ono na nas spadnie. A czyż nie mam słusznego powodu do obaw po tylu zdarzeniach, świadczących o tym, że działa tu jakaś złowroga siła? Na przykład śmierć ostatniego pana zamku, tak zgodna z treścią rodzinnej legendy. I powtarzające się opowieści chłopów o ukazywaniu się jakiegoś dziwnego stworzenia na moczarach. Wszak sam słyszałem na własne uszy odgłos podobny do odległego wycia psa. To jest niemożliwe przecież, żeby działała tu istotnie jakaś siła nadprzyrodzona. Trudno przypuścić, aby mógł rzeczywiście istnieć jakiś upiorny pies, który zostawia ślady łap i wyje. Stapleton może wierzyć w takie zabobony, może w to wierzyć i Mortimer, ale co do mnie, pochlebiam sobie, że posiadam jedną zaletę zdrowy rozsądek i nic na świecie nie zmusi mnie do uwierzenia w taką bajkę. Gdybym uwierzył, zniżyłbym się do poziomu tych biednych chłopów, którzy nie tylko wierzą święcie w istnienie owego szatańskiego psa, ale jeszcze opowiadają, że ze ślepiów i spyska bucha mu piekielny ogień. Holmes nie dawałby wiary takim bredniom, ja zaś jestem przecież jego towarzyszem i pomocnikiem. Niemniej jednak fakt pozostaje faktem, że dwa razy słyszałem to wycie na moczarach. Przypuśćmy, że włóczy się tam istotnie jakiś olbrzymi pies, ale czy nie jest to zbytnio daleko idące przypuszczenie? Gdzie ukrywałby się taki pies? Skąd brałby pożywienie? Skąd by się wziął i dlaczego nigdy go nie widuje we dnie? Przyznać trzeba, że takie tłumaczenie jest niemal równie trudne do uzasadnienia, jak to, że wchodzą tu w grę siły nadprzyrodzone. Poza tym, pomijając już psa, przecież w Londynie działali niewątpliwie żywi ludzie ów nieznajomy w dorożce i list ostrzegający ser Henry'ego przed moczarami te fakty nie przekraczają stanowczo dziedziny rzeczywistości, ale mogłyby być zarówno dziełem troskliwego przyjaciela. Jak i wroga. Gdzież jest teraz ten wróg czy przyjaciel? Czy pozostał w Londynie? Czy też przybył tu za nami? Czy był to ów mężczyzna, którego widziałem na szczycie skały? Co prawda widziałem go przez chwilę i zdążyłem rzucić na niego tylko jedno spojrzenie. Niemniej jednak przysiągłbym, że tu go jeszcze nie spotkałem, a znam już teraz wszystkich sąsiadów postać ta była o wiele wyższa od Stapletona i daleko szczuplejsza od Franklanda. Mógłby to być Barrymore, ale pewien jestem, że pozostał on w domu i nie poszedł za nami. Jakiś nieznajomy zatem śledzi nas tutaj, podobnie jak nas śledził w Londynie. Nie pozbyliśmy się go widocznie. Gdybym mógł go schwytać, skończyłyby się nareszcie wszystkie nasze utrapienia. Trzeba będzie wytężyć wszystkie siły i dołożyć wszelkich starań, aby ten cel osiągnąć. W pierwszej chwili chciałem zwierzyć się Sir Henry'emu z powziętych zamiarów. Po namyśle jednak postanowiłem działać na własną rękę i w ogóle mówić jak najmniej o swoich planach. Baronat jest milczący i zamyślony. Ten głos na moczarach rozdrażnił go w wysokim stopniu. Nie chcę więc zwiększać jego niepokoju, trzeba działać samemu i starać się nie zaniedbać niczego. Dziś rano po śniadaniu znów zdarzył się mały incydent. Barrymore poprosił sir Henry'ego o rozmowę i spędził z nim jakiś czas przy zamkniętych drzwiach w gabinecie. Siedząc w pokoju bilardowym, słyszałem podniesione głosy i domyśliłem się, o co chodzi. Po chwili baronet otworzył drzwi i poprosił mnie do gabinetu. Barrymore ma do nas urazę, rzekł. Uważa ono, że postąpiliśmy nielojalnie ścigającego szwagra, skoro zaufał nam i z własnej woli powierzył swoją tajemnicę. Lokaj stał przed nami blady, lecz już opanowany. Bardzo pana przepraszam, ser Henry, że się uniosłem, rzekł. Proszę mi to darować, ale byłem tak dotknięty, gdy się dowiedziałem, że panowie dziś w nocy ścigali Seldena. Biedak ma już i tak tyle trudności do zwalczenia, że przynajmniej ja nie powinienem dodawać mu nowych. "Gdybyś był zwierzył się nam dobrowolnie, to co innego, odparł baronet. Ale powiedziałeś nam o tym, a raczej zrobiła to twoja żona dopiero pod naciskiem, kiedy nie było dla was już innego wyjścia. Nie przypuszczałem, że pan z tego skorzysta. Doprawdy nie przypuszczałem. Ten człowiek jest niebezpieczny dla całej okolicy. Na moczarach dużo jest odosobnionych domów, a selden nie cofnie się przed niczym. Dość spojrzeć na niego, by się o tym przekonać. Weź na przykład dom pana Stapletona. Gdzie jest tylko jeden mężczyzna do obrony. Nikt tu nie będzie bezpieczny, dopóki Selden nie znajdzie się znów pod kluczem. On nie wtargnie do żadnego domu, proszę pana. Zaręczam słowem honoru. I już nie zrobi nikomu krzywdy w tym kraju. Zapewniam pana, że za kilka dni będzie już w drodze do Ameryki Południowej. Błagam, niech pan nie zawiadamia policji, że Selden jest na moczarach. Zaniechali już pościgu w tamtych stronach i może on się tam ukrywać, dopóki okręt nie odpłynie. Jeśli pan go wyda, będziemy mieli oboje z żoną duże przykrości. Błagam pana, niech pan nie daje znać policji. A cóż pan na to? Zwrócił się baronet do mnie. Wzruszyłem ramionami. Gdyby się wyniósł z kraju, przyniosłoby to ulgę płacącym podatki. Ale jak przeszkodzić temu, żeby przed wyjazdem nie popełnił jeszcze jakiejś zbrodni? To byłoby szaleństwem z jego strony, ser Henry. Zaopatrzyliśmy go we wszystko. Gdyby popełnił teraz jakieś przestępstwo, zdradziłby swoją kryjówkę. To prawda, rzekł ser Henry A więc Barrymore. niech panu to Bóg wynagrodzi. Dziękuję z całego serca. Moja żona nie przeżyłaby tego, gdyby go znowu zamknęli w więzieniu. Sądzę, Watsonie, że powstrzymując się od zawiadomienia policji, stajemy się współwinni zbrodni. Ale po tym, co usłyszałem od Barymora, nie mogę wydać tego człowieka i nie mówmy już o tym więcej. Dobrze, Barymor, możesz odejść. Lokaj podziękował kilku urywanymi słowami i skierował się ku drzwiom. Naraz zawahał się i zawrócił. Pan był dla nas taki dobry, że chciałbym się chociaż czymś odwdzięczyć. Ja coś wiem, proszę pana, o czym może wcześniej należało powiedzieć, ale śledztwo było już dawno ukończone, kiedy to wykryłem. Nie mówiłem o tym ani słówka nikomu. Dotyczy to śmierci biednego sir Charlesa. Zerwaliśmy się obaj z baronetem na równe nogi. Wiesz, co spowodowało jego śmierć? Nie, sir Henry, tego nie wiem. A więc co? Wiem, dlaczego był przy furtce o tak późnej godzinie. Miał się spotkać z kobietą. Spotkać z kobietą, sir Charles? Tak, proszę pana. Jak się ta kobieta nazywała? Nie znam jej nazwiska, znam tylko inicjały. L. -L. a skąd wiesz o tym? Stryj Pański otrzymał rano w dniu swojej śmierci list. Dostawał zazwyczaj dużo listów, bo był znaną osobistością i bardzo uczynnym człowiekiem. Także ludzie często zwracali się do niego o pomoc. Ale zdarzyło się, że tego dnia przyszedł tylko jeden list i dlatego zwróciłem na niego uwagę. Miał stempel pocztowy kum tracy i zaadresowany był ręką kobiecą. No i cóż? Zapomniałem o tym i gdyby nie żona, nie byłbym sobie tego szczegółu przypomniał. Przed kilku tygodniami, porządkując gabinet sir Charlesa, nietknięty od jego śmierci, żona moja znalazła w głębi kominka resztki spalonego listu. List był cały zwęglony, z wyjątkiem jednego skrawka, na którym jeszcze dało się odczytać litery. Zdawało nam się, że był to dopisek do listu, zawierał tylko te wyrazy. Zaklinam pana na honor dżentelmena, niech pan spali ten list i będzie przy furtce o godzinie dziesiątej. List podpisany był inicjałami LL. Czy masz jeszcze ten niedopalony skrawek papieru? Nie, proszę pana, zaledwie dotknęliśmy go, rozsypał się w proch. Czy Sir Charles odbierał już przedtem listy zaadresowane tym samym pismem? Nie zwracałem uwagi na listy Sir Charlesa. Nie zauważyłby mi tego ostatniego, gdyby nie zdarzyło się, że tego dnia żadne inne listy nie nadeszły. Czy nie masz pojęcia, kto to jest LL? Nie, proszę pana. Ale sądzę, że gdyby udało nam się dojść do nazwiska owej pani, dowiedzielibyśmy się niejednego szczegółu o śmierci sir Charlesa.